Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Elder Scrolls 5 Skyrim. I ostatnio zaczęliśmy zadanie Relikty Przeszłości, dokładnie. I teraz musimy odszukać odłamki Ethereum. I była mowa o tym, że mamy w naszym dzienniczku, znaczy nie dzienniczku naszym, tylko Katri, informacje, gdzie mogą znajdować się kolejne części tego Ethereum. Zaraz. 01. Ankh-Karkashmaz. To tutaj jesteśmy. Teraz dwójeczka jest... Gdzie? Opisane jako Bdhlarzel. Sprzymierzone miasto. Nie jest to jednak Bdhlarzel. Wygląda na mniejszy ośrodek. Na północ lub północny zachód stąd na rzece. Na rzece, tak? Na północ lub północny zachód. Zaraz, jeszcze raz. Pokazane jest to jako... Tak trochę... Na północ, północny zachód stąd. Zobaczmy mapkę. Prawdopodobnie to jest gdzieś tutaj. Jak my jesteśmy tu, to musi być gdzieś w tych rejonach. Weźmy... Nie możesz w pobliżu są wrogowie? Zmocnić wrogowie. Okej, już nie ma wrogów. Jeszcze raz, spróbujmy sobie podejść tutaj. No kurde! Okej. Lećmy tam. Zobaczmy, czy w zasięgu na naszym kompasie będzie jakieś ruiny. Coś w ten deseń. Zrzućmy okiem. O! Czyżby to pokazywało już mi w pobliżu? Nie, odrzucaj odłamki Ethereum. Ej. Nie pokazuje tutaj nic w pobliżu. Zwróciłem w tamtą stronę. Ale to mi pokazuje co? Tu mi pokazuje coś, tylko że kurde, ja nie wiem, czy to jest konkretnie... Zaraz, zobaczmy, może pokazuje faktycznie jakąś w tym momencie lokację kolejną. Czy tam jest jakaś lokacja? No niby tak, trzecia. Niby jest tam trzecia lokacja. No to lećmy tam, jak mamy zaznaczone, to czemu by z tego nie skorzystać, prawda? O, jeszcze raz. Tutaj, tak. Czy, od której strony można byłoby tam sobie wejść? Mamy do zdobycia ile odłamków Ethereum w tym momencie? 3. Mamy 3 odłamki Ethereum do znalezienia. W pobliżu są wrogowie, no kurde. Nie mam zamiaru tu z nikim się bić w żaden sposób. Okej, poczekajmy sobie, jest 10 po południu, poczekajmy sobie trochę, żeby nie chodzić po nocy. Pierwsza rano, druga rano, trzecia rano. No jeszcze chwilkę. Tak do 6 rano wtedy się powinno zaczynać rozpogadzać. O właśnie. No i super. I tam coś jest, faktycznie. Wyciszenie. Dobra, tylko teraz jak tam wejść? Prawdopodobnie dziś od tej strony, co? No to idźmy jak po Bożemu, jak Bozia przykazała. Idźmy tędy. Mam nadzieję, że się nie natknę na żadnych... zbirów, ani nic w ten deseń. No widzę śnieżnego wilka. Sobie też odblokuję. To będziemy mieli możliwość szybkiej podróży tutaj. No to z tym wilkiem nie chcę walczyć, bo po i po co. Kurde, mogłem sobie odrzucić trochę zbędnych rzeczy. No nie wierzę! Co mi powiedzieć, że mnie zezre... Chciałbym mi powiedzieć, że mnie zezre, kurde, niedźwiedź, prawda? Leżeć było! Leżeć było, powiedziałem. Głupi niedźwiedź. Głupi pies! Masz mnie za idiotę? A, słuchajcie! Powiem wam ciekawostkę, o mało bym zapomniał. Słuchajcie, nie wiem, czy są osoby, te, które oglądają tutaj Skyrima,
są też zainteresowane innymi moimi materiałami, a zwłaszcza tymi gdzieś tam z unboxingu, ze sprzętu, który pokazuję. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ja od jakiegoś czasu, znaczy no, od w sumie bardzo dawno tak naprawdę, gdzieś śledzę kanał Black White. Nie wiem, czy kojarzycie, powinniście kojarzyć. Jeżeli chociaż trochę interesujecie się takimi nowinkami technologicznymi, zwłaszcza komputerami, to myślę, że powinniście doskonale kojarzyć Black White'a. Jeżeli nie, to serdecznie was zapraszam, bo kurczę, gość zrobił coś... Pewnie gdzieś tam już to kiedyś na pewno było, w każdym razie ja to zobaczyłem po raz pierwszy u niego, czy to... Ja to zobaczyłem po raz pierwszy u niego. Nie podchodź bliżej. Mianowicie, gość wiecie co zrobił? Usmażył jajecznicę na procesorze. Czy się da? Możecie sami zobaczyć. Ja gdzieś postaram się gdzieś podlinkować w adnotacji, w tym miejscu gdzieś tutaj koło mnie, w adnotacji jego filmik. A jak nie, to będziecie mieli w opisie. Mam nadzieję, że nie zapomnę. W każdym razie warto zobaczyć, bo to jest coś takiego, wiecie... Komputer nie tylko może służyć do grania. Tak bym powiedział. Że komputer może nie tylko służyć do grania. No jajecznicę usmażyć na procesorze... No, tego to jeszcze nie miałem nikogo, kto by mógł na to wpaść, nie? A to ci niespodzianka. A to ci niespodzianka, no faktycznie. Więc serdecznie zapraszam. Rzućcie okiem, co tam ciekawego. Nie jest to długie. Więc myślę, że każdy kilka minutek mógłby sobie... Będzie pytanie, czy jak ja tutaj sobie przebiegnę... Aha, to się wyłączało, akurat się wyłączyło w tym samym momencie. Tylko, że prawdopodobnie... Aha, to jest brama ekspercka, tak? Ale zauważyliście, że ci bandyci nas nie atakują? Nie, otwieranie zamku wzrosło. Zabij jego, jeśli jeszcze raz tak się do mnie odezwie, dopadnę go we śnie, albo zatruję mu mięsio. Ciekawe, czy mu się to spodoba. Ciekawe, czy mu się to spodoba. Na gościa jak marudzą. Dobra, którędy teraz? Mam nadzieję tylko, że się nie natknę na jakieś sfery. One są najbardziej denerwujące. No dobra, widzę, że... Kurde. Mistrzowski. Kurde! No bycie! Dunder świsnął. Okej, otwarte. Jak gdzieś w tym kierunku prawdopodobnie powinienem się poruszać, co? Ej, zaraz! Chyba, że tędy. Zobaczcie, goście w ogóle się nie przejmują tym, że ja tutaj sobie chodzę. Uczniowski. Co, na uczniowskim też złamałem, tak? Super. Kurczę, jak tutaj szybko w ogóle się nabija te punkty. Żelazne buty siły, udźwig zwiększony, nice. Co to takie drogie? Skradanie wzrasta, dobiorę. Kurde, to jest jakiś typek. Ja się postaram obok niego przejść. Mam nadzieję, że niezauważony. Okej. Kurde, no. Czy będę musiał walczyć z tymi pająkami, naprawdę? Chociaż jeden strzał wystarczył. Nieźle. Ja nie chcę nic mówić. Ale przecież miałem nie aktywować płyt naciskowych.
Więc może mi ktoś powiedzieć, o co chodzi? Bo nie kumam. Naprawdę. Miałem nie aktywować płyt naciskowych, tak? Tak. Więc buty F. Mogłem się domyślać, że kłamała. Mówiła, że na mnie poczeka. Ale one nigdy nie czekają. To bullshit. Dobra, no to podejdźmy tam jeszcze raz. Przynajmniej wiemy, którędy teraz. Ciekawe, czy tutaj będzie w tym kufrze będzie znowu to samo. Czy będą te buty? Będą, dobra. To jest okej. To skradanie mi się wzrasta. Muszę zacząć nosić. Potrzebuję. Ciągle mnie ktoś rozbraja. Kurde. Jakaś niewidzialność by się przydała, co? Płaszcz nocnicy. Chyba coś słyszę. No nie, no jak mnie on znalazł? No proszę was. Gdzie? Tu jesteś! Na sokic. Mięsnego jeża chcesz zrobić? Nie ma sprawy. Poddaj się! To wszystko? Kurde, myślałem, że się uda mi zniknąć zaraz przed nim, ale widzę, że kolega mnie musiał dotknąć chyba jakoś. No. I bardzo proszę, sit down, please. A, znowu zniknąłem. Okej. Czy gość mnie odnalazł? Ale ja po jakiejkolwiek akcji, czy to podniesienia czegokolwiek, czy otwarcia czegokolwiek, widzę, że z tego całego... O Jezus Maria, jak ty się ruszasz? Z tego całego grajdołka to się niestety... Aha. Tylko teraz tak, pytanie, czy jak na to na przykład... Nie. Zaraz, to działa raz na jakiś czas, tak? Że się włącza, czy... Za pierwszym razem, jak tu przyjdziemy. What? Tylko raz? Ja się pytam... O. Ja się pytam... Jak to się stało? Czy to się aktywowało? Tutaj będą te arteria. To za chwilę... Zaraz, to gdzieś tutaj? Mapka, nie. Będę podniosłem coś. A nie powinienem raczej, co? Te sfery mogą mnie dojechać. Dobra, koniec. Koniec. O kurde! No dobra. Jak już chcecie tak mnie atakować, to proszę bardzo. Chodźmy na solo. Ostatnio biegłem i uciekałem przed wszystkimi, a teraz, jak ktoś mnie zaatakuje, to stawię mu czoło. Morski żyroskop nie chcę, ale bym chciał moją pradawną norską strzałę. Dziękuję. Głęboki targ w Rald... Tar. A mi to da. Czyżbym trafił już w tym momencie? Bo, jasne. Nie chce mi to mocno pociachać, co? Ze mną ten numer. Ouuu! Nowicjuszowski jak kuferek! Dzień dobry! Tutaj mam drobny kranio duszy, energetyczny centuriona. To jest taki średnio na jeża, ale ten rdzeń energetyczny jest nawet niezły. Co my tu mamy? Znowu mamy falmerów. Czemu ja zawsze muszę, kurde, koło tych falmerów przechodzić? Czy to jest taka jakaś poracha, no?
Na szczęście one są ślepe. Więc mogę się obok nich przekraść. Oh yeah. Chyba, że jakiś akurat wejdzie nam na twarz. Boziu, jaki ja jestem przebiegły. Jaki ja jestem przebiegły. Co to? Zaraz, tylko teraz tak, trzeba wejść jakoś chyba wyżej. To my tu mamy. Tu między tymi dwoma. O. Wait. To trzeba jakoś opuścić. Pytanie tylko jak. A, chyba już wiem. Chyba już wiem. Boże, jak ja jestem mądry. Potrzebna jest dźwignia, przecież to są dwemerskie ruiny, prawda? Oni to zazwyczaj wszystko dźwigniami operowali. A żeby była dźwignia, do dźwigni musi być jakiś pulpit sterowniczy. Czy czasem tutaj nie będzie jakiegoś pulpitu sterowniczego? O, kuferek taki zrobiony przez farmerów, proszę bardzo. To nie, dwemerski to nie. Proszę bardzo. Seto to jednak, kurde, jest mózg, co? Trzeba przyznać, że to jest hop. Który ma łeb na karku. No akurat musiałeś tu stanąć. Ja jestem przebiegły. No i cała droga nasza. Szafa gra. Tędy nie wejdę. Normalne drzwi. Dobra, byle tylko teraz się na jakąś sferę nie natknąć. I będziemy w domu. Płyta naciskowa. Czy ja nacisnę? Nie. Tu jest balista, która by w nas wycelowała. Nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, że ja sobie tak to sprawdziłem. Jeszcze jakby była okazja, to by pewnie dostał w twarz i by była lipa. Tutaj znowu mamy płytę naciskową. No, oczywiście przejdę obok niej sobie. A nikt mnie nie zauważył. Żaden! Oprócz dwóch pajączków i jednego gościa przeszedłem niezauważony. Czy chcecie mi pogratulować? Ops, nie. Dobra, teraz trzeba to zrobić jakoś tak, żeby to było otwarte. No i proszę, jak pięknie. Ten przycisk pewnie podnosi te kolce. Teraz tak, czy mamy coś tutaj jeszcze? Obawiam się, że trafimy na jakiegoś parowego potwora, czy tam coś. Ksarusy, mag. A, wiem. Wiem. Chyba o co chodzi. Trzeba będzie... Zobaczcie. Niektóre zębatki są zablokowane. Przycisk nie ma zasilania. No właśnie. Dzięki temu, że niektóre zębatki są zatrzymane, nie jest możliwy, no nie wiem, obrót tego wszystkiego, zasilenie tego wszystkiego, więc muszę powyciągać tutaj niestety te kości, dzięki czemu to wszystko będzie działało. Ja chyba w wodzie tutaj, bo ja teraz sobie przypominam, że ja robiłem to zadanie przecież. Okej. Z tej strony jeszcze coś jest. Teraz powinno już być zasilanie. Jeżeli wszystkie kości wyciągnę, oczywiście. O, proszę. O nie, no naprawdę parowy centurion. O, fucking. Zastanawiam się tylko, czy ja jestem w stanie go na przykład obejść. Albo spróbujmy go jednak
Kurde, złoić. No może coś z niego ciekawego będzie. Może zanim dojdzie nawet, to kurde. Aha, usłyszały, że coś tam się dzieje, ale nie wiedzą dokładnie co. Ponury, czyhający jakiś. Wracaj na swoje miejsce. Te akurat są z tych silniejszych, powiedzmy, takich wojowników. Więc na nie warto uważać. Krasnoludzki olej, rdzeń energetyczny, szafir, szklana strzała. Nieźle. I co? Taka wyprawa, taka przeprawa, żeby, kurczę, zdobyć jedną część Ethereum? Naprawdę? Jedną część tylko, wyłącznie. Pytanie, czy jeszcze to jest koniec, czy to już jest koniec, czy nie? Tych jednych ruin. Patrzcie, kto tu jest. Znowu się spotykamy. No właśnie, znowu się spotykamy. Już ci tu pomogę. What? Czemu tu mi poleciało? Dobra, rozwalmy najpierw tego małego gnojka, bo tutaj przeszkadza. Uuu, to wybuchło. Dobra, dasz sobie już radę, myślę. O. Właśnie o tym mówiłem. Krasnoludzki olej. Pospolity. Bełt i większy klejnot. Kurde, powiem wam szczerze, że to jest masa czasu zdobyć te wszystkie części. To jest cholernie rozwinięte zadanie poboczne. Jeszcze jakiś kuferek. Diadem kondycji, jakieś rzeczy. Okej, co? Odłamek Ethereum, proszę bardzo. Muszę powiedzieć, że cieszę się, że to koniec. To nie jest koniec. No, to drugi. Jesteśmy w połowie drogi. Będę szukała dalej. Do zobaczenia wkrótce. Okej. Jestem ciekaw, czy ty szukasz i mi w tym momencie wpada to do dzienniczka, jako miejsce, znaczy na mapie miejsce oznaczone, w którym mogę znaleźć taką rzecz, czy nie? Pewnie tu jest wyjście na powierzchnię, prawda? Do Skyrim. A ja się zastanawiam, co mi jeszcze da właśnie. Otwarcie tego. Drzwi. Czarna przystań. Trochę się cykam, wam powiem. Żeby tam wejść. Ekspercki zamek, trochę w prawo. Jest. Kuferek. Ametyst. Złoto. I mistrzowski zamek. No. Tutaj, żeby teraz znaleźć miejsce, w którym... Och. Ametyst, miksturka i złotko. Z drugiej strony też jest? Nie, z drugiej strony nie ma. Co jest ta czarna przystań? Mi się coś kojarzy z tą czarną przystanią. Nie wiem czasem, czy... Tu byliśmy? Nie... Czy kojarzę takie miasto? O, fucking! No nie, no nie, nie chciałem z wami walczyć. Idź, pan Holender. Mam wrażenie, że kojarzę to miejsce. A może mi się z czymś mylić. No już w takim jednym byliśmy, nie? Z głównym wątkiem fabularnym. Dobra, udało nam się w miarę tutaj zrobić to po cichu. Bez większych wpadek. Myślę, że było nawet nieźle. Użyliśmy nawet tego płaszcza nocnicy, czy tam jak to się nazywa, ale... No, nie do końca wyszło to tak, jakbym chciał. Nie do końca to... Boże, gdzie tu jest wyjście? To jest to? Nie. Dźwignij. Nie! Boże, seto. Myślałem, że to jest dźwignia do otwarcia, kurde, kraty. A nie z powrotem.
Właśnie. Tego szukałem. No, jakiś tam smoczuś oddali sobie lata. Niech sobie lata. Tylko teraz tak. Kolejny dzienniczek. Znaczy, kolejny raz luk w dzienniczek. Dziennik Katry. Zobaczmy. Mamy trójkę. Mamy jedynkę. Jeszcze czwórka na przykład. Ośrodek składowania surowego Ethereum tuż pod murami dużego miasta. Najwyraźniej musiało być przechowywane na zewnątrz, ponieważ było harmonicznie niestabilne. Czwarty. Czwarty numer. Czyli od tego, gdzie jesteśmy, tak na wschód, południowy wschód. W pobliżu dużego miasta. Tuż za murami dużego miasta. No dobra, to na wschód, południowy wschód. Lokalna mapa, nie? Kurde, ta mapa jest trochę taka miniaturowa, no trudno to określić. To wygląda, jakby to było gdzieś w tym miejscu. Ale jeżeli chodzi o duże miasto, to Wichrowy Tron jest dużym miastem. Podejdźmy sobie do stajni w Wichrowym Tronie. Być może coś na kompasie nam się zaznaczy, jakieś ruiny w pobliżu. To sobie byśmy odkryli, zobaczymy, jak się nazywają. I być może będziemy mogli je zwiedzić. Zaraz, ruiny. Tam też lata smok. Ruiny, no kurde, powiem wam szczerze. To gdzieś w tym kierunku musi być, tak? Bo tutaj byliśmy. Raldbard Badagalbal. No to jest tak totalnie na wschód. To nie jest taki... Nie jest taki bardziej południowy wschód, tylko wschód. No zobaczmy jeszcze raz do tej... Kto rysował tą mapę? Przecież nie, jeżeli to te czarne takie kreski pogrubione symbolizują rzeki... Zaraz. Jeżeli to symbolizuje rzeki, a jest taka możliwość, to powinno być gdzieś w tym miejscu. Lećmy do Gaju, wjedź. I widzimy na wschód. Tam powinniśmy coś znaleźć. Na wschód, czyli... Kurde, czemu ist nie widzę? Tam. No, gdzieś w tamtym kierunku. Będą tu jakieś ruiny. Jest tygrys z szablozębny. Wolałbym z nim nie zadzierać. Jest miejsce z mamutami. Są mamuty. Może to jest... No pytanie, czy to zawsze muszą być te ruiny takie dwemerskie? Czy niekoniecznie? Bo tutaj coś jest. Jest jakaś kopalnia. Kto mnie zauważył? Cicho tam. Dobra, mamy kopalnię i mamy jakąś, ja wiem, co to może być. Jakieś tam ruiny są. Czy tam sanktuarium może. Tak by to można było nazwać, co? Myślę, że tędy przeskoczymy sobie na drugą stronę. Wilki po lewej. Tutaj jest z kolei ta jaskinia. Nie sądzę, żeby to było w jaskini. To muszą być chyba raczej dwemerowe ruiny. To Ethereum jednak związany z... O, właśnie! Teraz nam się pojawiło to na tym. Na kompasie. To prawdopodobnie będzie tutaj. No bo jednak dwemerowe ruiny to są dosyć charakterystycznie zaznaczone na kompasie. No i do dwemerowych ruin właśnie będziemy tutaj podążać. Yep. Yep. Prawdopodobnie ta kochana nasza trawa robi z tym wszystkim... O, jest obóz cesarskich nawet w pobliżu. Jest nawet obóz cesarskich.
się zbliżamy. Prawdopodobnie znowu walniemy, kurde, na dynkę. O, jak miło. I patrzcie, nawet weszliśmy tutaj od samej góry. Mzultw. Mluzwt. Raz coś takie ft. O, a co to? Kupę. Nice. Myślicie, że na dole jest wejście? I nawet tu mi pokazuje wejście teraz, jak jestem w pobliżu. Aha. Chociaż nie, zaraz. Pokazuje wejście tam niby dalej, a nie tutaj. To ciekawe. Jakiś skrót albo coś? Tu pokazuje wejście. Krasnoludzki magazyn. Aha. Dobra, kochani. Ja w takim razie z wami się tutaj będę żegnał. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.